dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w projekcie Narodowego Programu Zdrowia znalazły się porady dietetyczne dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci, które mają być dostępne od 2017 roku. O to właśnie zabiegali rodzice małych dzieci i również eksperci, pielęgniarki, lekarze, dietetycy. Cieszymy się, że resort zdrowia tak szybko zareagował na te postulaty. W tej chwili wydaje się, że najistotniejsze jest doprecyzowanie zasad udzielania tych świadczeń, kto ma ich udzielać, gdzie one mają być udzielane. I temu też będą służyły nasze dalsze działania. Zamierzamy przygotować dokładne scenariusze tych wizyt, z których będzie wynikało, co konkretnie dietetyk ma rodzicom w czasie takich wizyt przekazać. Liczymy tutaj na dobrą współpracę z resortem zdrowia.